rozpoczniemy to, co Pan Bóg nam dzisiaj przygotował. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, bez Ciebie nic nie możemy uczynić. Dziękuję Ci za każdego, który dołącza w czasie transmisji i po niej do modlitwy. Proszę Cię o łaskę skupienia dla nas. Proszę Cię o łaskę pokory, dzięki której będziemy potrafili przyjmować to, co kapłan będzie wymadlał, to, co Duch Święty będzie działał przez dzisiaj modlitwę kapłana. Na dobry początek Wielkiego Postu. Na dobry trud nawracania się. Przyjdź Duchu Święty i działaj, nawet jeżeli ktoś to odtwarza po czasie i już u niego nie ma początku dobrego, do początku Wielkiego Postu. Przyjdź do jego serca z nawróceniem. Wytłumacz mu tajemnicę krzyża, tajemnicę nawrócenia. Nawróć nas dzisiaj przez te proste słowa, w prostocie środków, w prostocie słowa. Przyjdź Duchu Święty, wołaj Ducha Świętego w prostych słowach, tak jak zwykle. Przyjdź Duchu Święty. Wypełnij mnie i skup moją uwagę. Przyjdź Duchu Święty. W imię Jezusa, przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty do mnie. Przyjdź, wypełnij mnie. W imię Jezusa, mocą kapłaństwa, przyjmij Ducha Świętego, który Cię poprowadzi w tej modlitwie. Przyjmij Go do swojego serca. Przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty przez Słowo, którym nas obdarujesz. Proszę Cię o Słowo, które będzie nas prowadzić w tej modlitwie, o Twoje proroctwo. Niech one będzie takie, jak Ty chcesz. Niech będziemy zanurzeni we krwi Jezusa, bezpieczni w Tobie. Przyjdź Duchu Święty w mocy charyzmatów, których udzieliłeś kapłanowi i udzielasz każdemu kapłanowi. Udzielasz naszej wspólnocie. Przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty. W imię Jezusa przyjdź Duchu Święty. Przyjdź do nas Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty. Zamknij oczy. Wyobraź sobie. Zamknij. Wyobraź sobie Jezusa, który jest tuż obok Ciebie. Może masz jakieś krzesło obok, albo siedzisz na kanapie, to wyobraź sobie, że On siada obok. Na krześle, na kanapie, na fotelu, który jest obok Ciebie. Wyobraź to sobie, bo to Ci pomoże zrozumieć tę prawdę. Prawdę, nie coś urojonego i wyobrażonego. Że Jezus jest teraz przy Tobie i chce się dobrze z Tobą poczuć. Chce się spotkać jak z przyjacielem. Chce z Tobą porozmawiać. Wyobraź to sobie. Popatrz może na to miejsce, gdzie Jezus zasiada, by być przy Tobie i wsłuchaj się w Jego Słowo. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień ucztował wystawnie. U bramy jego pałacu leżał żebrak pokryty wrzodami imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza. A także psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy cierpiąc męki w otchłani podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie i zawołał: Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i przyślij Łazarza, aby koniec swego palca umoczył w wodzie i ochłodził mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham odrzekł: Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz w podobny sposób niedolę. Teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A ponadto między nami a wami zioni ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może, ani stamtąd nie przedostają się do nas. Tamten rzekł: Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca, mam bowiem pięciu braci. Niech ich ostrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham odparł: Mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. Nie ojcze Abrahamie, odrzekł tamten, lecz gdyby ktoś z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu: Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie uwierzą.
Wyobraź sobie, że siadasz z Jezusem razem na końcu swojego życia. Już jest po wszystkim. Już wszystkie lata przeżyłeś, wszystkie doświadczenia. Całe życie przeżyte za tobą. Usiądź obok Jezusa. Wyobraź sobie, że On się do ciebie uśmiecha, bo tak teraz jest rzeczywiście. Usiądź obok Niego. Spójrz wstecz na twoje życie, jak ono wyglądało. Gdy tak patrzysz wstecz, spójrz teraz na twarz Jezusa i jaka ona, ta twarz jest. Co ona wyraża? Czy ona jest smutna, zadowolona, pełna dumy z ciebie? Pełna gniewu? Jak ty sobie wyobrażasz tę twarz, gdy razem spoglądacie, jak na film, wspólnie oglądany, na ten film, na którym przesuwa się całe twoje życie? Jaka jest mina Jezusa? Może wyobrażasz sobie Boga zagniewanego, bo masz Jego błędny obraz. A może tam jest pełno współczucia, ponieważ On widzi twój krzyż, widzi twoje zmagania, widzi, że płaczesz i jest pełen litości wobec ciebie. Pełen litości. Na tym filmie, który wspólnie oglądacie, czego byś się wstydził? Co byś najchętniej ukrył? Spróbuj pomyśleć o tym. Co byś zmienił, oglądając ten film z perspektywy przeżytego już życia? Jezus się pyta ciebie właśnie o to. Pomedytuj chwilę nad tym. Co byś zmienił, oglądając ten film, swoje życie? Posłuchaj podpowiedzi Jezusa. Posłuchaj podpowiedzi. Córko, synu, a czy to nie jest tak, że całe twoje życie determinowała chęć znaczenia wśród ludzi. Chęć bycia kimś wśród ludzi. I twoje wykształcenie, i twoje różne zabiegi, i twoja pomoc służyła temu, żebyś coś znaczył. Żeby ludzie patrząc na ciebie, albo cię podziwiali, albo po prostu szanowali cię. Co na tym filmie jest? Czy całe życie nie determinuje właśnie to dążenie, byś coś znaczył dla ludzi? Ale po co to robiłeś? Były ważniejsze rzeczy. Ważniejsze rzeczy niż to, żeby ludzie dobrze o tobie myśleli, dobrze o tobie mówili. A może całe twoje życie determinował lęk. Bałeś się. Bałeś się, że będziesz sam i łapczywie szukałeś towarzystwa innych. Synu, córko droga, nie po to cię stworzyłem, żeby lęk tobą kierował i żeby to było dla ciebie najważniejsze. A może coś innego determinowało twoje życie i było głównym zapalnikiem, głównym paliwem. Coś, co cię poruszało z rana. Może przymus. Całe życie żyłeś jak niewolnik. Robiłeś wiele rzeczy, ponieważ musiałeś. Inaczej się nie dało. Nie było w tym miłości. Był obowiązek. Był przymus. Popatrz na twarz Jezusa. Spróbuj zobaczyć, dlaczego czujesz się przymuszony do czegoś. Skąd ten przymus wynikał? Skąd ten przymus wynikał? Możesz zadać pytanie Jezusowi, a dlaczego całe życie musiałem robić to i nie dało się inaczej? I to spadło na mnie, było to niezależne ode mnie.
Zobacz pełne miłości spojrzenie Jezusa, które mówi mu, mówi ci, a czy mnie słuchałeś podczas swojego życia? Czy pełniłeś moją wolę? Czy byłeś samowolny? Czy po swojemu układałeś swoje życie? Czy zapytałeś mnie w kwestii, kto ma być moim mężem, żoną, ile mam mieć dzieci, gdzie mam pracować? Czy długo słuchałeś mnie, zanim podjąłeś decyzję? Czy poszedłeś na adorację, powpatrywać się we mnie, jak w lustrze, by zobaczyć odpowiedź? Czy wziąłeś Słowo Boże i dla Ciebie ono było najważniejsze? Czy organizując swój czas, pierwsza była modlitwa, pierwsza była Eucharystia, a dopiero później rodzina, zarobki? Czy była w Tobie wiara, że jeżeli ja, Jezus, będę na pierwszym miejscu, wszystko Ci dodam, wszystko się poukłada, ja się zajmę wieloma rzeczami? Czy tak Twoje życie wyglądało na tym filmie? Pomyśl, choć to trudne, trudno może Ci się skupić. Spróbuj się skupić. Pomogę Ci w imię Jezusa. Niech Twoje myśli będą skupione. W imię Jezusa. Niech Twoje serce przylgnie teraz do medytacji. Przyjdź Duchu Święty i poprowadź nas w tej trudnej modlitwie medytacyjnej. Przyjdź Duchu Święty. Wyobraź sobie teraz, że sam Jezus kładzie rękę na Twoją głowę. I ja w Jego imię też chcę to uczynić. W tym symbolicznym geście wyciągnąć rękę nad Tobą i pomodlić się za Ciebie. Przyjmij. Rzeczywiście, wyślij wyobraźnię i spróbuj sobie wyobrazić, że On kładzie na Ciebie swoją rękę. Wycisz się. W imię Jezusa niech Twoje serce napełni pokój. W imię Jezusa niech Twoje serce napełni skupienie. Abyś myślał o Bogu i by w tym rozmyślaniu wzrastały Twoje dobre pragnienia. Niech Pan Bóg otworzy Ci uszy, abyś słyszał Go i pełnił Jego wolę. W imię Jezusa niech Twoje uszy będą otwarte. W imię Jezusa niech Twój umysł będzie otwarty na prawdę Boga. W imię Jezusa niech Twoje usta głoszą chwałę Boga przez całe Twoje życie. Przyjdź Duchu Święty, wypełnij tych, którzy teraz podjęli wysiłek, trud, uczestnictwa w tej modlitwie. Przyjdź Duchu Święty. W imię Jezusa przyjdź Duchu Święty do nich, wypełnij ich. Daj im odczuć, że teraz modlisz się za nich. Sam Jezus Chrystus modli się za Ciebie, a ja w Jego imieniu mówię Tobie te intencje, w których On się za Ciebie modli. Przyjmij. Przyjdź Duchu Święty i daj dobre rozmyślania, byśmy mieli uszy otwarte na Ciebie, oczy otwarte na Twoje ścieżki i by język nasz się rozwiązał, głosił Ewangelię i Twoją chwałę, Panie Jezu. Spróbuj sobie wyobrazić tego bogatego Łazarza, który strasznie żałuje za swoje życie i myśli, że jak umarły powstanie, to się inni nawrócą. Nawet Jezus zmartwychwstały nie przekonał niedowiarków. Jezus zmartwychwstał. Czy to Ciebie przekonuje? Mamy na to dowody. Całą turyński, chustę z Manopello. Wiele argumentów logicznych, racjonalnych, rozrost chrześcijaństwa, cuda eucharystyczne. Czy Cię to przekonuje, by zmienić swoje życie, by zacząć na nowo, by z mocą rozpocząć Wielki Post?
by odwrócić się od grzechu? Co najbardziej by Cię zmotywowało do zmiany? Wstyd, który doznajesz, patrząc na ten film? Przymus, bo tak trzeba? Lęk, bo boisz się, co będzie po Twojej śmierci? Niech miłość Cię zmotywuje do bycia z Bogiem, do nawrócenia, do zmiany w tym Wielkim Poście, do podjęcia postu, modlitwy i jałmużny. Pochyl głowę, pomodlę się teraz chwilę za Ciebie o owoce miłości, by ona wzrastała w Tobie. Panie Jezu, wstawiam się za tymi, którzy przyszli do kapłana, by się on nad nimi pomodlił, z wiarą, że ta modlitwa będzie miała moc. Wspominając, biorąc pod uwagę to, że oni modlą się za mnie, biorąc pod uwagę ich wiarę, rozlej na nich ducha miłości, by ta miłość spowodowała, że będzie bardziej znośnie w rodzinie. Nie tylko bardziej znośnie, ale domownicy zaczną ze sobą rozmawiać, rozumieć się, wzajemnie wspierać, mieć dla siebie empatię, a nie tylko wymagania, krzyki, zawstydzanie, upokarzanie. Proszę Cię, Panie Jezu, byś oddalił wszelkie złe duchy, które powodują brak miłości w rodzinach. Nagnij nasze serce ku Twoim przykazaniom, przykazaniu miłości. Duchu miłości przyjdź, wypełnij nas. Proszę Cię, Duchu Święty, przyjdź z mocą, wypełnij nasze serce miłością, by nie przymus, nie lęk, nie przyjemność, nie radość, ale miłość motywowała nas do zmiany w Wielkim Poście, do zmiany w naszym życiu. Przyjdź, Duchu Miłości. Przyjdź, Duchu Miłości. Wołam Cię. Wołam Cię, byś spadł z nieba, tak jak spadłeś na apostołów wieczerniku i wypełnił nas. Daj nam to odczuć, jeśli chcesz. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Duchu Miłości. Przyjdź tam, gdzie panuje nienawiść. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź tam, gdzie panuje nieprzebaczenie. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Miłości, tam, gdzie panuje wciąż żal, wciąż egoizm. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Wołaj Ducha Miłości do siebie. Niech on przyjdzie i rozerwie kajdany egoizmu. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Jeśli chcesz kogoś polecić, dla kogo chcesz prosić o takiego ducha miłości, bo on rzeczywiście kochał prawdziwie, możesz to zapisać, jeśli chcesz. Jest na to przestrzeń. Tylko spróbuj też powtarzać za mną te słowa. Spróbuj. Duchu Święty, wypełnij mnie. Spraw, by w moim życiu nie królował lęk. Przymus, chęć zaradzenia kompleksom, moim kompleksom. Spraw, bym przede wszystkim chciał być Tobie miły, a nie przypodobać się światu. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź z Twoimi darami. Przyjdź mimo moich oporów i buntu. Przyjdź, Duchu Święty. Daj, by z mocą ta modlitwa kapłana dotarła do głębi mojego serca i sprawiła to, co kapłan wypowiada. Daj mu wiarę, czyniącą cuda, która przemieni serce i da pokój.
radość, nadzieję, życzliwość. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź z mocą. Przyjdź do tych, którzy dopiero co włączyli tę transmisję, dołączyli i wahają się, czy po wielu latach się nie pomodlić. Przyjdź do nich. Daj im odczuć, że teraz o nich myślisz i że chcesz ich spotkać. Chcesz im powiedzieć, że ich kochasz. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty, do tych, którzy, dla których ta modlitwa jest nudna, ale mimo wszystko trwają, bo liczą na to, że nawet gdy czegoś nie odczują, to Ty sprawisz w duszy cuda. Daj im doświadczyć tych cudów. Znów znaki i znów uczyń cuda, które czyniłeś na początku głoszenia Ewangelii. Proszę Cię o to. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty, z mocą. Przyjdź do każdego, kto ma problem ze swoim grzechem. Jest bezsilny wobec swojego grzechu. Przyjdź, Duchu Święty, w proroctwie. Przyjdź, Duchu Święty, z Twoim Słowem. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Dzieje apostolskie, 10 rozdział od 34 wersetu. Wsłuchajcie się. Wtedy Piotr przemówił w dłuższym wywodzie. Przekonuje się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest mu ten, kto się go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego, że Bóg był z nim, przeszedł on dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jeruzalem. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił go trzeciego dnia i pozwolił mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzyśmy z nim jedli i pili po jego zmartwychwstaniu. On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów. Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty stąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki i zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy byli z Piotrem, że dar Ducha Świętego wylany został także na pogan. Słyszeli bowiem, że mówią językami i wielbią Boga. Wtedy odezwał się Piotr. Któż może odmówić chrztu tym, którzy otrzymali Ducha Świętego tak samo jak my? I rozkazał ochrzcić ich w imię Jezusa Chrystusa. Potem uprosili go, aby pozostał u nich jeszcze kilka dni. Drodzy, pozwólcie, że pomodlę się właśnie wykorzystując te słowa z proroctwa. I przyjmujcie to, o co będę się modlił. Dziękuję Wam, że pomodliliście się za mnie o wiarę. Przyjmijcie to, jakby sam Jezus nad Wami się modlił. Bez sensu byłoby, gdybym w swoim imieniu występował. Chcę stanąć teraz w imieniu Jezusa Chrystusa, być Jego narzędziem i przekazać Wam to, czego On pragnie dla Was. On dał nam to słowo, wierzę w to. Wierzę w to, że tu dokonuje się działanie Ducha Świętego, a nie działanie tylko przypadku, czy manipulacji, czy czegokolwiek takiego. Zaufajcie. Zaufajcie. Pozwólcie się pomodlić. Panie Jezu, przekonaj nas, tak jak przekonałeś Piotra, że Ty naprawdę nie masz względu na osoby. Ale w każdym narodzie jest mu miły ten, który boi się, że zrani miłość Twoją. I chce postępować sprawiedliwie. Przyjdź, Panie, do bezsilnych wobec swojego grzechu i rozerwij kajdany zła, które ich krępują. Przyjdź do osób,
które nie radzą sobie ze swoim gniewem i uzdrów przyczyny tego gniewu. By w rodzinie zapanował pokój. By ta osoba, która się modli, nie była przyczyną konfliktów, przyczyną kłótni. Rozerwij kajdany zła, które krępują tych, którzy mają problem z zazdrością, z czystością, z modlitwą. W imię Jezusa. Niech będą rozerwane te pęta zła, te powrozy, które na was krępują, abyście byli wolni w Jezusie, wolni od niskiego myślenia na swój temat, wolni od kompleksów, wolni od lęku, wolni od nadużyć. Panie Jezu, uczyń nasze serce wolnym. W Twoje imię chcę modlić się za wszystkich tych, którzy nie wierzą w to, że ich kochasz, nie dowierzają. Wytłumacz im, że są ukochanymi dziećmi, ale grzech ich oddziela od Ciebie. Ty poszedłeś na krzyż, aby usunąć wszystko to, co nas oddziela od Ciebie i byśmy bez problemu komunikowali się z Tobą, rozmawiali z Tobą, przyjęli Twój plan na nasze życie. Wszystkich tych, którzy mają problem z samowolą, którzy nie słyszą tego planu, nie chcą słyszeć tego planu Bożego, pobłogosław teraz. By nawrócili się w Wielkim Poście, zmienili myślenie, przylgnęli do serca Jezusowego. Przyjdź Duchu Święty. W imię Jezusa przyjdź Duchu Święty do nas. Przyjdź do tych, którzy pozwalają się nad sobą pomodlić. Daj pokój w serce, by przekonać nas, by pozostać i wytrwać na tej modlitwie. Poślij Ducha Pokoju. W imię Jezusa przyjmij Ducha Pokoju. Niech stres całego dnia zejdzie teraz z Ciebie. W imię Jezusa. Niech tak się stanie. Niech pokój wypełni Cię od czubka głowy aż do stóp. W imię Jezusa wypraszam to dla Ciebie. A jeżeli tego nie czujesz, w imię Jezusa otwórz się na Ducha Świętego przez wiarę. Nie musisz tego czuć. Bądź wolny od takich oczekiwań. On jest wolny, on wie, kiedy chce. Dla jednego daje, dla drugiego nie. Jeden jest pozamykany, drugi otwarty. Dla otwartego też czasami nie da. Przyjdź Duchu Święty. W imię Jezusa przyjdź, byśmy przyjmowali to, co dla nas przygotowałeś dzisiaj. Przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty. Namaść Duchem Świętym i mocą każdego z nas, tak jak namaściłeś Jezusa. Duchu Święty, wytłumacz nam wszystko to, co zawiłe i nie rozumiemy z Ewangelii, a powinniśmy rozumieć, żeby lepiej żyć i lepiej przeżyć Wielki Post. Dlatego, że Bóg był z nim, przeszedł on dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. Panie Jezu, wzywasz mnie do tego, by się pomodlić za tych, którzy są pod władzą diabła. Ale najpierw proszę was o taką modlitwę osłonową. Intencji tej modlitwy, która za chwilę. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wołam Cię, święty Michał Archaniele, w tych okolicznościach, w tym słowie, które dostałem i w tym natchnieniu, za którym chcę pójść, by pomodlić się o uwolnienie. Panie Jezu, Ty sam dokonuj tych uwolnień, nie ja, ale Ty. Użyczam Ci mojego głosu, moich ust, byś sam przez nie działał. Przyjdź Duchu Święty z mocą. Jeśli chcesz, wyrzeknij się teraz zła, szatana, jego kłamstw. Powtarzaj za mną. W imię Jezusa wyrzekam się szatana, wszystkich jego dzieł, kłamstw i pustych obietnic. W imię Jezusa wyrzekam się ducha kłamstwa. W imię Jezusa wyrzekam się ducha gniewu. W imię Jezusa wyrzekam się ducha niepokoju.
imię Jezusa wyrzekam się ducha lęku. W imię Jezusa wyrzekam się ducha niewiary. Powtarzaj. Możesz mieć trudności, ale mów. Powtórz teraz to wyrzeczenie, z którym miałeś problem przed chwilą i nie dokończyłeś go, nie zdążyłeś. Powtórz je. W imię Jezusa wyrzekam się. Wysil się. Przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty. W imię Jezusa wyrzekam się. Powtórz. Ducha chciwości. W imię Jezusa wyrzekam się ducha niewdzięczności. W imię Jezusa wyrzekam się ducha głuchoty na słowo Boga. W imię Jezusa wyrzekam się ducha zgorszenia i nieprawości. Przypomnij sobie teraz krzywdziciela twojego, największego twojego krzywdziciela w życiu, albo kogoś, kto był podejrzany. Mam na myśli, że albo był satanistą, albo jakąś wróżką. I powtarzaj za mną takie słowa. W imię Jezusa wyrzekam się ducha, który pojawił się i działał przez. I wymień tu albo tę osobę podejrzaną, albo tego krzywdziciela. Wymień tę osobę. Imię. Może być kilka osób. Odbieram z ich rąk władzę, którą im dałem i zakazuję dostępu do mnie. Jezu, uwolnij mnie. Pozwól, że stanę w autorytecie Boga jako kapłan i pomodlę się o to, by Pan Bóg oddalił moc tego złego ducha, jeżeli pod jakąkolwiek władzą Jego jesteś, by Cię uzdrowił. Wyrzeknij się jeszcze ducha choroby. Zapomniałem o tym. W imię Jezusa wyrzekam się ducha choroby. Możesz konkretnie tę chorobę nazwać. Możliwe, że tam stoi za tym jakiś duch. Możliwe. Nie chcę wszystkiego demonizować, ale jest to możliwe. Spróbujmy trochę postrzelać, może coś ustrzelimy. Odsyłam te wszystkie duchy do stóp Jezusa. Powtarzaj. I zakazuję dostępu do mnie. Jezu, uwolnij mnie. Panie Jezu, zatem Ty sam, razem ze świętym Michałem Archaniołem, zwiąż te wszelkie duchy, które w jakikolwiek sposób na nas oddziaływują. I duchy przekleństwa, i duchy chciwości, i duchy niewdzięczności, i duchy, które pojawiły się i działały przez tych krzywdzicieli i przez te osoby, których imiona wypowiedzieliśmy. I tak związane rzuć do Twoich stóp, Panie Jezu. Niech więcej nie mają dostępu do tej transmisji, do mnie, do tych osób, do kogokolwiek. Proszę Cię, byś Ty uwalniał dzisiaj przez tę modlitwę, wspólnotową wiarę, przez dar wiary, o który się modlili inni. Przyjdź Duchu Święty, powołując się na charyzmat uwalniania. Proszę Cię, Panie Jezu, byś rozkazał, by wszelkie zło ustąpiło miejsca Duchowi Świętemu. Wszelka przyczyna choroby ustąpiła miejsca Duchowi Świętemu. Przyjdź Duchu Święty. W imię Jezusa przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty do nas. Przyjdź, wypełnij wszystkie miejsca uwalniane. Przyjdź Duchu Święty. Przyjdź, stąp, tak jak wtedy stąpiłeś na pogan. Maryjo, proszę Cię, rozkaż,
by te duchy, duchy gniewu, duchy kłamstwa, ustąpiły miejsca Duchowi Świętemu w nas. Mario, zapraszam Cię, bo przy Tobie jesteśmy bezpieczni. Przyjdź, Maryjo, pod Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Oto krzyż Pana, uciekajcie Jego wrogowie, zwyciężył lew z pokolenia Judy, potomek Dawida, alleluja, święty Antoni. Uproś uwolnienie, święta Tereso z Lizji, uproś uwolnienie od tego zła, którego się wyrzekliśmy. Jeżeli jakiekolwiek duchy nas kuszą w ostatnim czasie, przez stronnictwo świętego Michała Archanioła, niech będą związane, rzucone do stóp Jezusa, niech więcej nie mają dostępu do tej transmisji, do mnie, do kogokolwiek, do Was, do kogokolwiek z nami związanego. Niech już nas nie kuszą. W imię Jezusa łamie moc wszelkich pokus, których ostatnio doświadczasz. W imię Jezusa łamie moc ducha smutku i rozkazuję mu natychmiast odejść. W imię Jezusa łamie moc ducha gniewu i rozkazuję mu natychmiast odejść. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty, wypełnij nas. Przyjdź darem spokoju do tych, których uwalniasz teraz. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Ogłoś zwycięstwo Chrystusa. Oto krzyż Pana. Uciekajcie Jego wrogowie. Zwyciężył lew z pokolenia Judy. Potomek Dawida. Alleluja. Niech moc uwielbienia. Zapraszam Was teraz do uwielbienia. Niech moc uwielbienia rzeczywiście nas uzdrawia i uwalnia. Zwróćmy swój wzrok na Jezusa. Popatrz jeszcze raz na Niego. Możesz Go sobie wyobrazić. Możesz spojrzeć w niebo. Uwielbiaj Boga za wielkie dzieła, których dokonuje. Uwielbiam Cię, Panie, za to, że nas gromadzisz. Uwielbiam Cię, Panie, za każde uwolnienie i uzdrowienie, których w Twoje imię, mocą wiary, nam udzielasz, niegodnym i grzesznym, plugawym, pogrążonym w grzechu. Dziękuję Ci za to, że mimo to działasz. Że mimo to patrzysz na nas i widzisz swoje ukochane dziecko, a nie przede wszystkim grzesznika. Uwielbiam Cię, Panie, za Twój krzyż i za to, że miałeś nas w swoich oczach, gdy umierałeś. Daj nam łaskę widzenia tego spojrzenia Twojego, pełnego miłości, które spogląda na każdego z nas. I pomimo bólu i cierpienia daje nadzieję. I ten wzrok przenika i zmienia. Wlewa tęsknoty i pragnienia. Boże, tęsknoty i pragnienia. Popatrz tak na nas. Panie Jezu. Proszę Cię o łaskę doświadczenia Twojego uśmiechu dla tych, którzy wciąż mają błędny Twój obraz, pełen zagniewania. Pełen chęci, by dać Ci krzyż. Cierpienie, ból. Daj im łaskę doświadczenia, że Ty się nad nimi modlisz i uśmiechasz. Przyjdź, Duchu Święty, w Twojej mocy niech to uwielbienie prowadzi nas do spotkania Boga żywego i zmartwychwstałego. Jezusa Chrystusa, Pana i Króla Wszechświata, który zniża się do nas, dostosowuje się do naszej nędzy i chce, byśmy Go kochali. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty, z mocą. Przyjdź, Duchu Święty. Ogłoś nam, że nie ma takiej sprawy, że nie ma takiego problemu, w którym nie mógłbyś nam pomóc. Panie Jezu, spraw, by te osoby, które uczestniczą w tej modlitwie, przeżyły ten wielki post z Tobą
i ze świadomością swojej słabości i chęci Twojej interwencji. Chęci tego, że będziesz czynił cuda tam, gdzie po ludzku nic ma się nie wydarzyć dobrego i to będzie łaska. Wyświadcz teraz łaskę tym, którzy Cię o nią proszą. Ja Cię proszę o tę łaskę dla tych, którzy przyszliby się nad nimi pomodlić. Dziękuję Ci za nich. Dziękuję Ci za nich. Dziękuję Ci za ich zaufanie. Dziękuję Ci za ich wiarę. Wielokrotnie o to prosiłem. Teraz jeszcze raz Cię o to proszę. Panie Jezu, przytul ich do swojego serca. By zrozumieli, że jesteś. Idziesz z nimi. Uzdrów ich. Odpuść im grzechy. Przebacz im. Stawiam się za nimi pokornie. Doprowadź do konfesjonału tych, którzy długie lata już u niego nie byli. Doprowadź do dobrego kapłana, pełnego Ducha Świętego i mądrości, tych, którzy się bardzo boją, spowiedzi już dawno ważnie się nie wyspowiadali. Wstawiam się za nimi. I proszę Cię, by ten Duch Święty, który teraz, proszę Cię, by ich wypełnił, Panie Jezu, doprowadził ich do kraty konfesjonału i do mądrego spowiednika, który okaże im miłosierdzie. To będzie Twoje miłosierdzie. Tak byśmy się zdumieli Twoimi dziełami i przyjęli dar Ducha Świętego, wylany na duszę pełną kości trupich, po to, by one się oblekły w ścięgna, w ciało i powstała armia Boga, która może walczyć ze złem i z grzechem. Nie odmawiaj nam, Panie, tych łask, o które Cię proszę. Nie odmawiaj ich. Nie odmawiaj. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty, z łaską pokoju, z łaską radości. Spraw, by te praktyki, które podejmujemy w Wielkim Poście, doprowadziły nas do głębszej wiary, do głębszej radości. Drodzy, jak się tak nastroiliśmy do modlitwy, dam Wam pół minuty. Pan Bóg daje Wam pół minuty. W kontekście tego, o co się modliłem i różnych przemyśleń, jeszcze raz pomyśl o postanowieniu wielkopostnym, albo pierwszy raz pomyśl. Co możesz zrobić, żeby otworzyć serce na te łaski, o które prosiłem dla Ciebie? Co możesz zrobić? Pomyśl. Modlę się za Ciebie. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź z dobrym postanowieniem. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, daj dobre rozmyślanie i dobre natchnienia. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty, z mocą. Przyjdź, Duchu Święty. Wypełnij umysł. Przyjdź, Duchu Święty. Uzbrój wolę do konsekwencji. Przyjdź, Duchu Święty. Otwórz oczy na Twoje oczekiwania. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Proszę Cię, Panie Jezu, byś spojrzał na każdego z wielką miłością. I pobłogosławił dobre decyzje. I pobłogosławił wysiłkom. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, wypełnij nas radością. Przyjdź, wypełnij nas pokojem. Przyjdź, wypełnij nas życzliwością, owocami Ducha Świętego. Przez te proste słowa, wciąż powtarzane, podobne, działaj.
Działaj, Duchu Święty. Przyjdź, 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 Duchu Święty. W imieniu Jezusa Chrystusa, władzą kapłana, przyjmij Ducha Świętego. Niech On wyrzuci zło z Ciebie. Niech On przyjdzie z łaską otworzenia oczu. Uzdrowienia wzroku. Niech wypędzi kłamstwa. Niech wypędzi głupotę z serca. Niech wypędzi postawę trwonienia łask Bożych. Przyjdź, Duchu Święty. Bardzo, bardzo, bardzo Ci dziękuję, Duchu Święty, za tyle osób, które zgromadziłeś dzisiaj. Nie ogarniam tego, jak Ty to zrobiłeś, że tyle osób się zebrało teraz. Wielki jesteś. Bądź uwielbiony. Chwała Ci. Cześć i uwielbienie. Jak to się dzieje? Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. W imię Jezusa przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, wycisz nasze serca. Wycisz tych, których jeszcze ten stres pochłania całego dnia. Przyjdź i pobłogosław wszystkie te intencje, które zostały zapisane. Wysłuchaj ich. Zauważ je, spójrz na nie, nie lekceważ ich. Wszystkie te, które zostały zapisane w skrzynce intencji, które będą jeszcze zapisywane w przyszłych latach pod tym zapisem transmisji. Spójrz na nie. Możliwe, że mnie już nie będzie, księdza Teodora, ale Ty spoglądaj na nie i wysłuchuj ich. Proszę Cię o to, już teraz. Nie miej względu na osoby. Ty nam to obiecałeś. Niezależnie od tego, jaki to grzesznik jest. Jak bardzo oddalił się od Ciebie, wyświadcz mu łaskę. I daj wiarę, że zostanie wysłuchany w najlepszy sposób, w odpowiednim czasie. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. W imię Jezusa przyjdź, Duchu Święty. Przyjmijcie kapłańskie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Pan Bóg pobłogosławi każde Wasze dobre pragnienie, dobrą decyzję. Niech Pan Bóg pobłogosławi was, Wasz umysł, pamięć, wolę, zmysły, by one całe były poddane Jezusowi Chrystusowi podczas Wielkiego Postu i całego Twojego życia. Pobłogosław niedowiarków, pobłogosław tych, którzy będą szydzić z tej modlitwy. Przyjdź, Duchu Święty, do nich, wypełnij ich również. Przyjdź nawet po wielu latach od zakończenia tej transmisji. Przyjdź do nich, wypełnij ich. Tych, którzy będą ją oglądać. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech stąpi na Was. Pozostanie na zawsze. Amen.